Dziękuję bardzo za to powitanie. Powiem szczerze, to ja chciałem zacząć to spotkanie z wami i z Polkami, Polakami, którzy będą nas słuchali i oglądali, od przypomnienia tych fenomenalnych dni sprzed roku, ale okazuje się, że właściwie nic nie muszę mówić, bo kiedy widzę was w niełatwym czasie przecież, ciągle pełnych entuzjazmu, tu z serduszkami, które nie tylko przypominają nam, o co chodziło tego wspaniałego 15 października, ale przypominają nam też o tym, że to jest wielkie zobowiązanie. To, co mówiliśmy wtedy, do czego przekonywaliśmy Polki i Polaków przez długie miesiące, tygodnie kampanii wyborczej przed 15 października, to wszystko pozostaje w mocy. Chcę dzisiaj dodać wam i otuchy, i energii, i przestrzec przed słabością czy zagrożeniami, bo my jesteśmy przecież tak naprawdę na początku tej drogi. Za chwilę powiem o tych, no to jeszcze nie rok, bo jak pamiętacie, po 15 października Polska musiała z cierpliwością czekać na bardzo opóźnione decyzje prezydenta Dudy. Jeszcze 2 miesiące ubezpieczali swoje interesy. Więc w sumie realnego rządzenia mamy za sobą 8 miesięcy z kawałkiem. I to jest chyba dobry moment, żeby te 8 miesięcy rządów koalicji 15 października porównać do 8 lat rządów i osiągnięć naszych poprzedników, rządów PiSu. Ale zanim do tego przejdę, pozwólcie, że jeszcze raz, na pewno nie tylko w swoim, ale też w waszym imieniu, bardzo podziękuję naszym wszystkim wyborcom, wszystkim Polkom i Polakom za ten wielki dar. Dziękuję za te oklaski właśnie do nich skierowane, bo chyba to jest dzisiaj ten moment, żeby cała Polska usłyszała, że Koalicja Obywatelska i cała koalicja 15 października, że wszyscy mamy świadomość, ile zawdzięczamy tym milionom, które czasami wbrew okolicznościom, czasami to wymagało bardzo dużej takiego zaufania i nadziei trochę na kredyt, ale poszli i wyrwali władzę z rąk tych ludzi, którzy przez 8 lat psuli polskie państwo, niszczyli nasze nadzieje i nasze marzenia. Ci, którzy 15 października odsunęli tę zepsutą ekipę od władzy, to jest ta prawdziwa gwarancja, to jest ten prawdziwy fundament tych dobrych, pozytywnych zmian. My jesteśmy tylko robotnikami. My jesteśmy od tego, żeby te nadzieje, marzenia, nasze zobowiązania, oczekiwania naszych wyborców, żeby to każdego dnia, każdego miesiąca przekształcać w fakty. Bardzo was proszę, żebyście też każdego dnia widzieli z całą ostrością i z taką też wewnętrzną żarliwością, widzieli to, jak wielkim skarbem są nasi wyborcy. Bywają krytyczni i Bogu dzięki. To jest właśnie ten największy skarb, że mamy miliony wyborczyń i wyborców, którzy są absolutnie lojalni wobec tych nadrzędnych celów i zadań, którzy są naprawdę jakby kryształowo i bardzo tak konsekwentnie lojalni wobec i własnych, naszych wspólnych i ich marzeń, a szczególnie tych dwóch wartości, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli bezpieczeństwa i wolności, tak, nasi wyborcy ani na jotę nie odstąpili od tego, od tych marzeń, od tych nadziei. I bardzo pilnie i czasami bardzo krytycznie patrzą na to, jak nam idzie to
realizacja tego wielkiego zadania, które 15 października zaczęło się w tym momencie ogłoszenia wyniku wyborów. Chcę wam powiedzieć, bo to mi bardzo też leży na sercu, że ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was mogą mieć takie poczucie nawet niesprawiedliwości. Dużo pracy, serca, energii i ryzyk włożyliście i rok temu, przez wiele lat cierpieliście różnego typu niedogodności, że powiem delikatnie. I teraz, Boże, chcielibyście czasami usłyszeć od kogoś, a dziękujemy, jesteśmy wam wdzięczni. Nie, nie, nie czekajcie na to. Jeszcze raz powtórzę coś, w co naprawdę bardzo głęboko wierzę. To my mamy być wdzięczni tym, którzy pozwolili na 15 października na to, żebyśmy dzisiaj pierwsze sprawozdanie z tego, co do nas należy, złożyli. I wiecie, dlaczego ja z takim przekonaniem mówię, że krytycyzm i taka czujność naszego elektoratu jest prawdziwym skarbem? Bo każdego dnia, kiedy słyszę odgłosy zniecierpliwienia, czasami niezadowolenia, czasami nawet złości, że za wolno, że nie tak miało być, to dokładnie wiem, że za tym kryje się takie bardzo poważne oczekiwanie na najwyższe możliwe standardy. Jeśli ludzie mają wobec was, wobec nas, tak wysokie oczekiwania, to przecież to jest największe z możliwych komplementów. Przecież no, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dalibyśmy radę osiągnąć te wielkie cele, gdyby ludzie tego od nas nie oczekiwali, gdyby nie wierzyli w to, że jesteśmy zdolni to zrobić. Więc przepraszam za tę odrobinę jakby takiej motywacyjnej lekcji, ale naprawdę to jest coś, czego ja czerpię właśnie taką szczególną satysfakcję, że od nas oczekuje się zdecydowanie więcej niż od naszych poprzedników. Boli was to czasami? Okej, przeżyjecie to, dacie radę z tym żyć i pracować, ale musicie to sobie uświadomić z całą ostrością, że to jest nasz atut, to jest nasz wielki walor, te najwyższe możliwe oczekiwania ludzi wobec nas. To nie jest tylko tak, że i na tym tę pierwszą część zakończę, ale prosiłbym, żebyście to naprawdę wzięli do serca. To jako takie polityczne przykazanie. Ludzie 15 października, kiedy na nas głosowali, nie chcieli tego, żebyśmy byli trochę lepsi od PiS-u. Nie chcieli jakiejś korekty tego, co się działo przez 8 lat. Ludzie chcieli, chcą nadal, wierzyli i wierzą nadal w to, że my jesteśmy zupełnie inni od nich. Nie trochę przypominający, może trochę lepsi w niektórych aspektach. Nie, że my jesteśmy gwarancją zupełnie innej Polski niż tej, której doświadczaliśmy przez 8 lat ich rządów. I dlatego, i to dotyczy wszystkich aspektów rządzenia, wszystkich aspektów waszej aktywności, skuteczności w rządzeniu, odwagi w podejmowaniu decyzji, kryształowej uczciwości. Jeśli ludzie patrzą nam na ręce z taką, wiecie, jak przez mikroskop i chcą jakby prawie no, każdą sekundę być z nami, żeby też pilnować, widzieć, co robimy, żeby wszystko było możliwie przejrzyste, transparentne, to jest nasza szansa. To nie jest, nie traktujcie tego jako dyskomfortu. Wiecie, że to ojej, trudno się rządzi, trudno się realizuje pewne plany, jeśli wszyscy ciągle ciebie pilnują i mówią lepiej, szybciej, inaczej. A ja wam mówię, że to jest najlepsza gwarancja tego, że damy radę i że pociągniemy tę robotę naprawdę skutecznie i efektywnie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Te 8 miesięcy też pokazało, że zobaczcie, jacy ludzie są lojalni wobec tych naszych wspólnych wyobrażeń, jak ma wyglądać Polska. Ja wiem, że niektórzy myśleli, aha, wygramy wybory 15 października, następnego dnia zło zniknie samo z siebie. Nie będziemy już musieli oglądać tych złych twarzy, słuchać tych plugawych zdań i w ogóle będzie wszystko idealne.
Wiadomo, niemożliwe. Wiadomo, jak te 8 miesięcy, niedługo ten rok wyglądały od pierwszych dni. Z jakim trudem przychodziło wyrywanie tych przestrzeni z rąk ludzi, którzy tę przestrzeń psuli tak konsekwentnie przez tyle lat. Nie traktujcie tego jako samousprawiedliwienia. Przecież tak naprawdę większość z was, ja na pewno, ale podejrzewam, że większość z was, przecież wiedzieliśmy dokładnie, za co się bierzemy. Słuchajcie, wy się nie macie co dziwić i ludzie nie mogą się dziwić temu, że te 8 lat to przede wszystkim próba wyrwania z rąk bardzo zdeterminowanych ludzi. Wyrwania tej przestrzeni, z tego obszaru korupcji, zakłamania. Słuchajcie, trudno się dziwić pisowcom, kiedy każdego dnia słyszycie, ostatnio co to, PZU, tak? Znowu 700 milionów, 45 milionów za jakichś doradców, którzy nic nie robili. Ja słyszę czasami z pisowskiej strony, jak oni mówią, dlaczego oni atakują nas i nasze rodziny, przecież my nic nie robiliśmy. To jest dokładnie definicja tego problemu. I to PZU bardzo dokładnie pokazuje, jak wygląda i wyglądało ich wyobrażenie o państwie. Nic nie robić i dużo zarobić. Te rodzinne, wiecie, układy, choćby w tym PZU, rzeczywiście pokazują bezmiar demoralizacji tej ekipy, ale przede wszystkim też muszą wam uświadomić, jak bardzo są i będą zdeterminowani. Bo nie wiem, czy pamiętacie ten slogan sprzed lat, PZU, przezorny, zawsze ubezpieczony. Oni naprawdę myśleli, że są na zawsze ubezpieczeni. Pomyślcie, każdego dnia widzicie to, ile oni stracili pieniędzy za nic nie robienie, stanowisk, władzy. Oni naprawdę byli przekonani, że zbudowali taki system, który uczyni ich kompletnie bezkarnymi. To, że dzisiaj robią absolutnie wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności, żeby wrócić do tych możliwości nic nie robienia i zarabiania gigantycznych pieniędzy. I ta ich świadomość, że mogą wrócić do tego tylko poprzez wygranie następnych wyborów, też pokazuje, jaka stawka jest przed nami. Najważniejsze, żebyśmy utrzymali i bardzo przyspieszyli ten kurs zmian, jakie rozpoczęliśmy z końcem ubiegłego roku, po tym jak pan prezydent Duda zdecydował się wreszcie powierzyć nam rządy. Jakbyście dali mi moją kartkę, ponieważ w jakim sensie satysfakcją muszę powiedzieć, że bez tej kartki nie dałbym rady uświadomić, na czym polegało nasze 8 miesięcy versus 8 lat rządów PiS-u. Przeczytam wam tych kilkanaście punktów, bardzo w takim skrócie. Nie po to i niech nikt tej pokusie nie ulegnie, żebyśmy się chwalili, ile by to zrobiliśmy. Przecież i wy dobrze o tym wiecie, ja dobrze o tym wiem, że nastrój jest taki, że ludzie by chcieli zdecydowanie więcej i szybciej. O tym już mówiłem, wielokrotnie o tym mówimy i właśnie nie możemy się absolutnie na to gniewać, ale chciałbym, żebyśmy my mieli przekonanie, że warto dalej robić te rzeczy, które jak rzetelnie porównamy z 8 latami PiS-u, to zobaczycie, że te 8 miesięcy było bardziej efektywne niż ich 8 lat. I to w bardzo wielu wymiarach. Oni przez 8 lat niszczyli nasze relacje z Unią Europejską i na koniec zablokowali te miliardy i wydawało się, że nas wprowadzili kompletnie w taki ciemny kąt bez wyjścia. I to dotyczyło 600 miliardów złotych. Tak. Jak policzymy te wszystkie środki. I to w ciągu tych 8 miesięcy, a de facto w ciągu 8 tygodni odblokowaliśmy te pieniądze. I to nie było takie proste. Znaczy, gdyby nie... I to nie jest, wiecie... Też chciałbym, żeby to i do was dotarło, bo do mnie to dotarło bardzo szybko. Wiecie, że głównym sprawcą tego, że udało się odblokować te środki, mimo że ze względu na blokady prezydenta Dudy niewiele ustaw naprawiających system sprawiedliwości udało się przeprowadzić. Prawie żadnej, bo on wszystko blokuje
bo jest odpowiedzialny za zniszczenie tego wymiaru sprawiedliwości. A mimo to Europa, zarówno instytucje, szefowie państw, wszyscy zaakceptowali to, że Polska odzyskała dostęp do środków europejskich i znowu stała się centrum Europy i sercem Europy. Nie dlatego, czy nie głównie dlatego, że mieli zaufanie do mnie, czy tutaj do was siedzących, tylko zobaczyli 15 października, że Polacy odrzucili tamten model władzy i że to Polacy są gwarancją tego, że jak ten drugi etap zakończy się sukcesem, mówię wybory prezydenckie, to oni wiedzą, że ten wymiar sprawiedliwości zostanie odbudowany w każdym wymiarze, także instytucjonalnym. Więc w jakimś sensie to te miliony głosów zdecydowały o tym, a nie tylko nasze działania, że Polska odzyskała Europę, a Europa odzyskała Polskę, w tym te miliardy. I w ciągu tych 8 miesięcy to, na co ludzie czekali, to, co obiecaliśmy. In vitro przywrócone i finansowane. Babciowo o tym powie więcej Ola Gajewska, babciowe, które było no, też takim, wiecie, sygnałem, że polska rodzina wtedy, kiedy ludzie chcą pracować i równocześnie zajmować się swoimi dziećmi, że polska rodzina może być bezpieczna także w tym wymiarze. Zrobione. Podwyżki dla nauczycieli. Decyzja zapadła natychmiast. I od razu wam powiem też, jako nauczyciel zawodu, ja naprawdę rozumiem, bo to jest jakby to, o czym mówiłem na początku naszego spotkania. Tak, nauczyciele nie są szczęśliwi, nie są w euforii. Bo rzeczywiście myśmy dali podwyżkę, która, no wiecie, to mało kto zdaje sobie sprawę, że to jest prawie 100 miliardów złotych więcej, nie w ogóle, prawie 100 miliardów w tej kadencji, przez te 4 lata jak do następnych wyborów, około 100 miliardów złotych więcej wypłacimy polskim nauczycielom. Jaka to była zapaść? Pomyślcie o tym, że skoro my zdecydowaliśmy się na taki krok, przy tych wszystkich ograniczeniach wynikających z zadłużenia, jakie PiS zrobił, no wiadomo, musimy pilnować deficytu, etc. A mimo to nauczyciele mają ciągle poczucie, że należy im się więcej. I należy im się więcej. Ale też mam taką nadzieję, że wszyscy, i rodzice, i uczniowie, i nauczyciele zobaczą, że my nie rzucamy słów na wiatr i że to nie jest nasze ostatnie słowo. Patrzę tu na panią minister Barbarę Nowacką, będzie jeszcze mówiła o bezpieczeństwie dzieciaków i w szkole i na pewno też o tym słowo jeszcze powie. Podwyżki dla urzędników, dla sfery budżetowej. To źle brzmi, niby urzędnicy, ale mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi ciężko pracujących i za PiS-u oni pracowali bardzo często w pobliżu minimalnej. A to w końcu ludzie, którzy no, mają uczynić państwo użytecznym dla każdego obywatela. Podwyżki dla pracowników socjalnych. To była moja osobista taka determinacja, kiedy widziałem szczególnie te, bo to w większości były zawsze kobiety, z reguły świetnie wykształcone, zdeterminowane, żeby pomagać ludziom. I jakoś ciągle zapominane i one były bardzo często w gorszych warunkach niż ci, którym pomagały w tej pomocy społecznej i opiece socjalnej. Renta wdowia. Dwa punkty, co do których, nie wiem, pamiętacie, jak PiS zbudował takie fundamentalne kłamstwo. Te dwa punkty to polscy emeryci, polskie emerytki. To nie PiS. To Koalicja Obywatelska i jej partnerzy. Doprowadzili do największej waloryzacji emerytur, największej od 15 lat, równocześnie gwarantując środki na wypłatę nie tylko emerytur, ale także 13 i 14. Oni wmawiali ludziom, że rządy Koalicji Obywatelskiej to jest zagrożenie dla emerytów. Myśmy udowodnili w ciągu tych 8 miesięcy, że to jest szansa na realne podniesienie wartości polskiej emerytury. Jeszcze większe kłamstwo towarzyszyło programowi 500+. Pamiętam jak dziś, no to był dosłownie drugi dzień po moim powrocie do Polski z Brukseli, kiedy usłyszałem, a zobaczycie, Tusk wrócił, to zabierze 500+. Przecież oni jechali na tym kłamstwie przez całą kampanię. Co oznaczają rządy koalicji 15 października dla rodziców wychowujących dzieci?
Od 1 stycznia mamy 800+. Szybciej wypłacone niż to nawet przewidywała ustawa, którą w Sejmie przegłosowaliśmy. 800+. Wprowadzone na początku naszych rządów. Oznacza realne zwiększenie tego bezpieczeństwa materialnego wszystkich rodziców i pokazuje bardzo wyraźnie, że z nami ludzie mogą się czuć bezpiecznie, także w tym wymiarze finansowym, materialnym, że z naszego punktu widzenia, niezależnie od tego, ile to wymaga wysiłków, no, z budżetem, finansami publicznymi, my będziemy mieli w centrum naszej uwagi zawsze bezpieczeństwo polskich rodzin, każdej Polki, każdego Polaka, w tym także bezpieczeństwo finansowe tych najbardziej potrzebujących, polskich rodzin, ludzi starszych, czy ludzi z niepełnosprawnościami. Ten urlop dla przedsiębiorców, niby drobiazg, ale czekali na to. Też chcieli mieć takie poczucie, że jak robię na swoim, czasami to jest malutka firmka, też muszę mieć jakąś swobodę na tyle odczuwalną, żebym mógł gdzieś kiedyś pojechać na urlop. Ten kasowy PIT, przedsiębiorcy wiedzą, o czym mówię. Obniżenie VAT dla sektora beauty wydawało się trudne. Niektórzy mówili, a Tusk obiecał, na pewno nie da rady, bo Europa to nie pozwala. Tam zobaczymy, czy pozwala, czy nie, ale myśmy wprowadzili i branża beauty ma się trochę lepiej. W związku z tym Polska będzie jeszcze piękniejsza, nie ma wątpliwości. Składka zdrowotna to jest oczywiście trochę cierń w moim sercu, no bo liczyłem, że szybciej dojdziemy do ładu także w koalicji rządzącej na temat tej reformy. Na pewno w przyszłym roku nikt nie będzie już płacił składki zdrowotnej od tak zwanych środków trwałych. To, co najbardziej oburzało ludzi, pamiętacie, że trzeba płacić składkę zdrowotną także od sprzedanej maszyny czy samochodu, to z całą pewnością już w przyszłym roku nie będzie obowiązywało. Jestem już po rozmowach nie tylko z ministrem finansów, z panią minister zdrowia, ale też z liderami naszych partnerów koalicyjnych i co do tego nie ma wątpliwości. Ale też wiem i prosiłem o to ministra finansów i razem z koalicjantami też dochodzimy do modelu, w którym ta druga część obietnicy, że składka zdrowotna też dla samozatrudnionych, dla przedsiębiorców będzie niższa niż ta, którą wprowadził Morawiecki. I to do końca roku przyjmiemy na pewno projekt ustawy. Część rzeczy, tak jest w przypadku składki zdrowotnej, tak jest w przypadku programu mieszkaniowego, ciągle jest ten spór, czy kredyt zero, czy TBS-y, czy jakiś inny program wsparcia, ale cały czas w powietrzu wisi te nasze deklaracje dotyczące kwoty wolnej od podatku. Chcę tu bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma problemu, czy my to zrobimy. Jest problem, obiektywnie, kiedy to zrobimy. I chcę, żeby to dzisiaj Polska usłyszała. Nie wycofujemy się z żadnego zobowiązania. Jeśli będziemy musieli się wycofać, to dokładnie wytłumaczymy każdemu bez wyjątku, co stoi na przeszkodzie, dlaczego coś jest niemożliwe. Ale z tych zasadniczych zobowiązań nie wycofujemy się, chociaż nie wszystko z różnych powodów było możliwe w ciągu pierwszych 100 dni. I nie będę tu mógłbym, wiecie, ulec pokusie i trochę pozwalać, bo prezydent wetuje. No, co prawda, to prawda. A koalicjanci czasami mają inny pogląd na świat, a dług taki zostawili nam i taki deficyt, że musimy jednak patrzeć ostrożnie na niektóre propozycje. Ale nie ma co zwalać na innych. My po prostu musimy uczciwie, i do tego zmierzam, dlatego trzymam dzisiaj te kartki, uczciwie każdego dnia wychodzić do Polek, do Polaków i tłumaczyć im, co robimy. Słuchajcie, jednym z najważniejszych zadań każdego rządu takiego przyzwoitego jest natychmiastowa reakcja na zagrożenie dla bezpieczeństwa czy jakieś innego typu kłopoty ludzi. Każdego dnia. Nie tylko jakieś wielkie wizje doktryny, ale żeby umieć reagować tak, jak to zrobiliśmy w przypadku powodzi. Ale równie ważną rzeczą, jak szybka reakcja, jest też szybka, uczciwa i możliwie przejrzysta komunikacja. Nie macie powodu do wstydu. Nie macie powodu do triumfalizmu. Znajdźcie ten najbardziej rozumny i najbardziej przyzwoity sposób relacji z wyborcami. Mówcie im, jak naprawdę jest, bo prawda jest po naszej stronie. Nie zawsze jest łatwa, nie zawsze jest przyjemna, ale jeśli będziecie mieli odwagę
mówić prawdę o tym, co robimy, mówić prawdę o tym, co oni zostawili, to ludzie naprawdę to zrozumieją. A jeśli nam coś nie wychodzi, miejcie odwagę to powiedzieć i wytłumaczyć dlaczego. Ja już te kartki, wiecie, zostawię, bo już patrzą na mnie niektórzy niecierpliwie, a ja ciągle w połowie drogi, ale też nie chciałbym właśnie, żeby było wrażenie, że ja teraz tutaj przygotowałem sobie materiał propagandowy o zobaczcie, ile zrobiliśmy. Tam jest tego bardzo dużo. To się składa w ciągu tych pierwszych 8 miesięcy na jedną spójną logikę. Polska ma być bezpieczna, Polki i Polacy mają czuć się wolni, bezpieczni i wolni w swoim kraju. Stąd tak ważna jest nasza polityka migracyjna, bo o tym jeszcze za chwilę parę słów powiem, i szerzej polityka bezpieczeństwa. Wolność jest zagrożona i od wewnątrz rządami autorytarnymi, które postawiły na korupcję, na złamanie systemu prawa. Ja tutaj nie muszę nikomu tłumaczyć. Wszyscy to albo wiemy, albo czujemy. Nie ma prawdziwej wolności. Nie ma wolności obywatelskich, jeśli nie ma systemu prawa czytelnego, egzekwowalnego, jeśli władza nie odpowiada za to, co robi, jak trzeba, nawet karnie, jeśli robi złe rzeczy. To są tak naprawdę fundamenty wolności. Państwo prawa, rządy prawa, prawdziwe reguły demokratyczne. Bez tego nie ma mowy o wolności. I to wewnętrzne zagrożenie dla wolności jest ewidentne. I to jest PiS. Oni przez 8 lat destruowali wszystko, co w państwie jest od tego, żeby gwarantować wolności obywatelskie, wolności ludzkie. Już nie powiem o prawach i wolnościach kobiet, no bo to jest, już wiecie, cała epopeja. No ale wiemy też, że jak ważna w życiu społecznym i indywidualnym jest też wolność od lęku. To nie jest nasza wina. To nie jest wina Polski, to nie jest wina rządzących dzisiaj Polską, że te lęki mają charakter cywilizacyjny. I że jednym z takich, ta przestrzeń, gdzie te lęki są takie najbardziej namacalne, widoczne, jest problem nielegalnej migracji. Jest rzeczą absolutnie dzisiaj najważniejszą w Polsce, w Europie i na świecie. Udzielenie dobrej, uczciwej, też takiej przyzwoitej, ale równocześnie twardej odpowiedzi na te wyzwania i lęki, jakie powstają, jakie rodzą się w związku z masowymi migracjami, wielką presją migracyjną, a także polityką państw wrogich, które organizują tę nielegalną migrację, czego Polska jest dzisiaj największą ofiarą. Mówię o sytuacji na granicy białoruskiej. W tym zawiera się, moim zdaniem, cała istota różnicy między PiS-em a nami. Oni przez te 8 lat, a szczególnie przez ostatnie lata, kiedy to zagrożenie związane z wojną, polityką Białorusi i presją migracyjną było największe. Oni zbudowali system, po części korupcyjny, i teraz co do tego już nikt nie ma wątpliwości, który pozwalał na napływ absolutnie niekontrolowany, po części sprywatyzowany, setek tysięcy migrantów, legalnych formalnie lub nielegalnych, setek tysięcy, czy to była granica białoruska, czy to był system wizowy, czy to były pseudostudia, no, czy to była kompletnie sprywatyzowana polityka, jeśli chodzi o rynek pracy versus migranci. To wszystko doprowadziło do tego, że PiS z jednej strony ściągnął tutaj setki tysięcy ludzi, co do których państwo polskie wcale być może nie chciało, aby trafili do Polski, równocześnie wytwarzając atmosferę nienawiści i pogardy do tych ludzi. My przygotowaliśmy strategię i robimy ją, realizujemy de facto od pierwszych dni. Przygotowaliśmy ją teraz na piśmie, przedstawię tę strategię rządową, odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo. Tak się będzie ta strategia nazywała. Przedstawię ją teraz 15 na posiedzeniu rządu, tak aby stała się strategią rządową. Bo nam chodzi o dokładnie odwrotne podejście do migrantów. To znaczy państwo musi odzyskać 100% kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża. 100% kontrolę. Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. I to są ludzie, którzy zasługują wtedy na szacunek,
na respekt. Efektem polityki PiS-u było to, że już nikt tego nie kontrolował i że ta fala nielegalnej migracji de facto zalała Polskę, a równocześnie władza zadbała o to, żeby to poczucie agresji, nienawiści, pogardy było takim paliwem politycznym dla PiS-u. Więc ja chcę wam powiedzieć, że po przyjęciu tej strategii, ale to się działo także w ostatnich miesiącach, że my zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek, Polaków i państwa polskiego i zlikwidujemy te praktyki do zera po to, żeby w pełni odzyskać kontrolę nad tym, kto przyjeżdża, po co przyjeżdża, na ile może być przydatny. Mamy w planie politykę takich przyspieszonych powrotów Polaków i ludzi polskiego pochodzenia z diaspory polskiej, za granicy. Dzisiaj Polska ma szansę, o tym mówią wszyscy w Europie, po zmianie władzy, po 15 października, po tym, ale przede wszystkim po tym, co Polacy dają z siebie. Czy to był wysiłek związany z wojną w Ukrainie, czy kreatywność i wysiłek naszych przedsiębiorców. Można by tutaj wymienić bardzo dużo aspektów. Polska staje się dzisiaj jednym z najatrakcyjniejszych miejsc na świecie. To, że dzisiaj inwestujemy tak dużo w naszą obronność, w nasze bezpieczeństwo i robimy to w sposób przemyślany, to buduje też wizerunek Polski jako miejsce, jako państwa, które naprawdę wie, o co chodzi, które naprawdę chce zadbać o bezpieczeństwo. Więc jeśli ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu. I będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji. To dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi, jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu. Polska, budując wizerunek państwa bezpiecznego, staje się także miejscem atrakcyjnym dla Polaków, którzy mogą tutaj wracać. Dlaczego 18-letnia Polka, 20-letni Polak, żyjący w Anglii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, nie miałby chcieć wrócić tutaj, studiować tutaj, niedługo będzie zarabiał tyle, ile zarabia się w Anglii, a miejsce jest fajniejsze i być może, ja jestem o tym przekonany, też dzięki naszej strategii migracyjnej, to naprawdę będzie nie tylko najfajniejsze, no bo dla nas to zawsze będzie najfajniejsze miejsce na ziemi, ale to będzie też obiektywnie najbezpieczniejsze miejsce w Europie. To odzyskanie kontroli, jeśli chodzi o kwestie migracyjne, musi także oznaczać, że jeśli ktoś chce w Polsce studiować, to musi być prawdziwa uczelnia, prawdziwe studia. Wiecie, my mamy coraz mniej studentów polskich, no bo jest niż demograficzny, ale coraz więcej prywatnych uczelni, dziwnych uczelni, których zdaje się jedynym zadaniem jest ściąganie pieniędzy od tych, którzy udają, że chcą studiować, dostają wizę i nikt ich dalej nie widział na pewno na tej uczelni. Mamy wyspecjalizowane agencje pracy, które ściągają ludzi na zapas, że tak powiem, z bardzo różnych stron świata, i de facto stają się też fabryką wiz albo zezwoleń na tak zwany pierwszy pobyt. Oni to, mówię o PiS-ie, to wszystko zostawili kompletnie tak, znaczy bez żadnej kontroli. Ten poziom dewastacji, to nie jest tylko korupcja, handel wizami, Wawrzyk, to jest wierzchołek góry lodowej. To, co oni zrobili z polityką migracyjną, to była absolutnie o pomstę do nieba. To był najbardziej promigracyjny, w sensie nielegalnej migracji, rząd w Europie. Żaden rząd w Europie nie zrobił tyle złego z punktu widzenia bezpieczeństwa swojego narodu, ale także granic Unii Europejskiej, jak PiS w Polsce. I podlał to sosem nacjonalizmu i pogardy dla innych ludzi. I dlatego tak ważne jest, żeby Polacy zobaczyli, że my robimy dokładnie odwrotnie. W centrum naszej polityki migracyjnej, i to musi stać się też jasne, jest dbałość o bezpieczeństwo Polski. W polityce migracyjnej naszym absolutnie priorytetem, takim bezdyskusyjnym, będzie prowadzenie takich działań, aby migracja nie zagrażała bezpieczeństwu i poczuciu bezpieczeństwa i faktycznemu bezpieczeństwu Polek i Polaków. To oznacza także
działania integracyjne. Jeśli do Polski ktoś chce przyjechać na stałe, dłużej pracować, dłużej się uczyć, musi chcieć respektować polskie standardy, polską obyczajowość, musi chcieć się integrować. Mamy wielką księgę negatywnych doświadczeń państw Zachodu. Na przykład nasz zachodni sąsiad przez lata ściągał bardzo dużo, ze względu na interes ich przedsiębiorstw, migrantów. I w jakimś momencie zupełnie pominęli aspekt integracyjny. To nie jest tylko kwestia proporcji. Jak jest za dużo ludzi o innych kulturach, to ta kultura rodzima czuje się jakby zagrożona. Ale to jest też kwestia realnie podjętych programów, wysiłków. Polityka migracyjna jest jak każdy inny uczciwie prowadzony program rządowy. To jest nieustanny wysiłek całego państwa. I każdego dnia ten wysiłek ma służyć bezpieczeństwu i stabilności polskich obywateli. Czy to jest migracja studencka, czy to jest migracja zarobkowa, czy to jest sytuacja na granicy z Białorusią. Chcę powiedzieć jedną rzecz, ona musi też wybrzmieć, bo na pewno cierpicie z tego powodu, kiedy słyszycie zarzuty, że miało być bardziej humanitarnie na granicy z Polski z Białorusią. Pamiętacie, mieliśmy wszyscy tę podwójną potrzebę zatrzymać nielegalną migrację na granicy z Białorusią, a równocześnie, żeby nie było dramatów, tragedii, śmierci, żeby nie odnajdywano martwych ludzi gdzieś nad Bugiem, w zaroślach, w puszczy. Nie ma bardziej humanitarnej polityki, rozumianej jako zapobieganie nieszczęściu, śmierci na granicy Polski z Białorusią, jak skuteczne chronienie tej granicy. Naprawdę to jest, i to nie jest tylko polski wynalazek. My w ciągu tych kilku miesięcy, przecież nie byliśmy w stanie w ciągu kilku miesięcy naprawić tej zapory, którą tak łatwo jest rozginać między nimi, która stanowiła dość fikcyjną zaporę. Prace trwają, ale wiadomo, że to trochę czasu nam jeszcze zajmie. Ale słuchajcie, ale Polska tam jednak wysłała na tę granicę tysiące policjantów, żołnierzy, Straży Granicznej, innych urzędników. I to jest 24 godziny na dobę służba niezwykle ciężka. I jej efektem jest radykalna redukcja przejść przez granicę. Coraz bardziej dochodzi do przemytników i do krajów, skąd ludzie chcą uciekać. Coraz częściej dochodzi do świadomości, że ta granica jest nieprzekraczalna. Jeśli okaże się nieprzekraczalna dla nielegalnych migrantów, to nikt nie będzie ginął na tej granicy. Do Polski ktoś, kto ma taką potrzebę, jest prześladowany, do Polski każdy będzie mógł przyjechać. Pod jednym warunkiem, że spełni wszystkie procedury, prawa, reguły obowiązujące w Polsce. Nie ma mowy, żeby ktoś nielegalnie przedostał się do Polski, a my byśmy na to przymykali oko. A efektem tej twardej polityki jest to najbardziej, w jakimś sensie dramatyczne zestawienie. Przecież nie będę robił z tego jakiegoś sloganu politycznego. Ale w tym roku, od kiedy my rządzimy, do dramatów, czyli do śmierci na granicy, nas poruszyła przede wszystkim śmierć naszego sierżanta. I pamiętamy o tym i pamiętajmy o tym każdego dnia, że tamta służba to nie są żarty. Że tam każdego dnia oni są narażeni, nasi żołnierze, nasza Straż Graniczna, nasi policjanci na bardzo serio konfrontacje. Ale jeśli chodzi o przypadki śmiertelne wśród tych, którzy przekraczają nielegalnie granice, to dzięki naszej polityce, i nie odstąpiliśmy od działań humanitarnych. Te grupy nieetatowe w ramach Straży Granicznej, one będą miały nadal w sposób oczywisty prawo iść z ratunkiem dla rannych czy chorych, którzy znaleźli się po polskiej stronie. Przez ten rok, niecały, ale już blisko rok naszych rządów, dwie osoby straciły życie na granicy. Rok wcześniej, w 2023, 18 osób. Utwardzając granicę, ja będę tutaj naprawdę, nawet jeśli będę dostawał po głowie, absolutnie twardy i bezwzględny, jeśli chodzi o nielegalną migrację, jeśli chodzi o
przestrzeganie tylko tych przepisów europejskich dotyczących migracji, które wspierają nasze bezpieczeństwo. Nie będziemy respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że one godzą w nasze bezpieczeństwo. Mówię tutaj o pakcie migracyjnym i kontekście. Nikt mnie do tego nie zmusi, nie przekona. I dzięki temu możemy także skutecznie chronić życie tych ludzi. To jest tak naprawdę jedyna metoda. No, stęskniłem się za wami, rzeczywiście długo gadam, zmierzam do puenty, tym bardziej. Stęskniliście się też? No to chociaż. Ale przed nami ci, na których wszyscy czekacie, też mają coś ważnego do powiedzenia. Prezydent Rafał Trzaskowski, pani minister Basia Nowacka, pani minister Ola Gajewska, nasza bohaterka z ostatnich tygodni, Iwona Hartwich, Radek Sikorski, Adam Szłapka, to są ci jeszcze, których na pewno chcecie, ja bardzo chcę usłyszeć, co mają do powiedzenia. Nieprzypadkowo zakończę to wystąpienie odniesieniem do tych, którzy za pół godziny czy za godzinę zbierają się, żeby się zjednoczyć. Oni się nazywali, czy nazywają Zjednoczona Prawica, ZP. Pamiętajcie, już w czasie kampanii wyborczej wielu Polaków odkryło, że to ZP można też tłumaczyć jako zorganizowana przestępczość. I to tak naprawdę, to nie jest tylko okrutny żart. Wiecie, dlaczego Jarosław Kaczyński, który przez ostatnie tygodnie siedział i tylko jednym myślał, chyba muszę się pozbyć Ziobry, no bo tam przecież nawet ja wiedziałem, co oni wyprawiają. Przecież nawet ja pisałem do niego list, wiedząc, jak wielka korupcja dotyka Ministerstwo Sprawiedliwości i ten słynny Fundusz Sprawiedliwości. I nagle postanowił się jednak zjednoczyć, zbudować grupę wsparcia dla tych, którzy w rozpaczy za utraconymi pieniędzmi i stanowiskami i tą bezkarną korupcją właśnie dzisiaj przyjadą się tam jednoczyć. Bo Jarosław Kaczyński zrozumiał, że my na serio traktujemy dwie odpowiedzialności. Prawdziwa polityka to są dwa wymiary odpowiedzialności. To jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji. Nie wbrew ludziom, nie na złość ludziom, ale odpowiedzialna decyzja to jest taka, która bierze pod uwagę bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo finansów publicznych, bezpieczeństwo ludzi. No wiecie, cały zestaw okoliczności, który każe nam podejmować decyzje odpowiedzialne. Polska jest dzisiaj w rękach ludzi odpowiedzialnych, których celem jest budowa bezpiecznej i wolnej ojczyzny. Ta druga strona, PiS, która dzisiaj chce być jeszcze bardziej zjednoczoną prawicą i nie bawi się teraz w grę słów, robi to po to, żeby w przyszłości, gdyby wygrali wybory, móc być jeszcze bardziej zorganizowaną przestępczością. Oni zrozumieli, że podlegają dzisiaj temu drugiemu wymiarowi odpowiedzialności politycznej. To jest ta, no, na Zachodzie są lepsze jakby terminy, ale to jest to, że władza jest do rozliczenia. Że jednym z fundamentów demokracji jest to, że naród może rozliczyć władzę z tego, co robiła. I oni dobrze wiedzą, że jak będziemy konsekwentnie ich rozliczać, to nie ma dla nich przyszłości, chyba że jakimś cudem odzyskają władzę. I wtedy naprawdę wszystkim pokażą, co znaczy ten skrót ZP. Wtedy już nie będzie jakby żadnych złudzeń. To już nie będą fragmenty rzeczywistości. To po prostu będzie zorganizowana przestępczość na skalę taką, jaka dzisiaj będzie ich motto na spotkaniu, w którym jednoczą swoje siły. Jednoczą w obronie tych wszystkich dość podławych, ale naprawdę wielkich, imponujących interesów. I to jest też wasze zadanie. Nie jesteśmy doskonali, okej. Ale każdego dnia musimy mieć świadomość naszej odpowiedzialności, bo to na was spoczywa odpowiedzialność, żeby Polskę uchronić przed powrotem tego zła w czystej postaci, jakie za chwilę tam Polska będzie oglądała. Ale w dzisiejszej dobie
Nie wystarczy mieć rację, zawsze wam to powtarzałem. Znaczy, uczciwość, racja, zdrowy rozsądek, odpowiedzialność muszą też być silne i zdeterminowane. Same z siebie się nie obronią, tak jak demokracja sama z siebie nie obroni. Więc musicie być też silni. Musicie być odporni. Musicie cały czas wierzyć w ludzi. Nawet jeśli oni nie zawsze są zadowoleni z waszej roboty. Wierzcie, tak jak wierzyliście 15 października, w Polskę, w swoich wyborców, w swoją odwagę i determinację, a będzie naprawdę dobrze. Ufam wam, ludzie wam ufają, idźcie do przodu.